Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj kontynuujemy karierę Realem Madryt w Eurolidze. Zobaczymy, czy uda nam się awansować dalej. Pierwszy mecz z Malagą. Dobra, jedziemy. Dawno nie grałem, więc, ale jest, trafiamy za 3, to jest dobry znak. Dobrze idzie na razie. Oby tak było dalej. Ajajajajaj. No nie weszło, no nie. Po prostu no nie. No nie! Tracimy przewagę. 2 punkty już zostały. No już teraz przegrywamy. Trzeba trafić w końcu dobrze. Teraz też. Dobrze! 2 razy rzędu za 3. Oby tak dalej. No teraz ten rzut nie wyszedł. Oby teraz wyszedł. Nie! Nadal to są 2 punkty przewagi, ale jeszcze sporo czasu, no właśnie już przegrywamy, ale okej. Powinniśmy to wygrać, no nie. Jest trafiony rzut. 1 punktem wygrywamy, więc to nie jest zbytnia dużo zaliczka, ale teraz dobre pozycje nam dali do rzutu, więc powinniśmy to dociągnąć. Już jest trochę więcej, już jest 6 punktów przewagi, więc chyba uda nam się wygrać na inaugurację tego odcinka, no ale jeszcze to nie jest pewne. Trafić i już teraz wygramy. Tak jest, 82-79 i awansujemy na drugie miejsce, czyli mamy teoretyczną szansę awansowania, ale teraz z Olympiakosem trzeba sobie poradzić. A to jest trudne zadanie, no nie. Jak tak zaczynamy, to może być już po nas. Chociaż wygrywamy na razie, więc tutaj nie jest jeszcze tak źle. Ajajaj. No ale nie możemy nie możemy tak ten, bo to jest gra na styku. A z Olympiakosem jak grasz na styku, to nie jest zbytnio dobre. Dobrze. Druga kwarta dopiero, ale cienko to widzę coś. Dobrze, trafiamy, przynajmniej z tej pozycji. Z tej też. Gra na styku, można powiedzieć. Aj, no nie. Raz prowadzimy my, raz Olympiakos, więc to jest dobry mecz. Ajajaj, nie weszło. Olympiakos może prowadzić, ale my teraz odzyskujemy prowadzenie. Oby tak było do końca. Dobrze. Jak odskoczymy, będzie dobrze. Dobrze, 3 razy ta sama pozycja, to dobrze nam to dało. Ajajajajaj, 2 punkty przewagi tylko. Dobrze, trafiamy. Czy będzie wynik powyżej setki? Nie. Ale wygraliśmy 90-88. I tutaj, ale na 3. miejsce żeśmy spadli. Jeszcze teraz mecz z Darussa, fuck. Dobra, jedziemy. Aj, no jak tak zaczynamy, to nie jest zbytnio dobry znak. 2 nietrafione z rzędu, no. Nieciekawie. Ale okej. Jedziemy dalej. To, że początek był zły, to nie znaczy, że przegramy. Dobrze, teraz już jest wszystko tak, jak miało być. Na razie 2 wygrane. Teraz miejmy nadzieję, że będzie 3. Wszystko na to wskazuje. Trochę z problemami ten kosz, ale wyszło. Ajajaj, teraz nie pykło. Aj, no znowu. Ale mamy sporą przewagę, teoretycznie. Nie możemy się rozluźnić, bo zaraz nas dogonią, no co to było? No trzeba trafić z takiej pozycji, no nie! No nie! No po prostu no nie. Nie mogę trafić. No, czarna seria, o, w końcu przerwana. No teraz jednak chyba tylko na chwilę przerwana. No. Mamy 7 punktów przewagi i zostało 5 minut kwarty, ale no raczej powinniśmy sobie poradzić, więc nie ma co histeryzować.
No i dobra, wygrywamy ten mecz. 83-72. I awansujemy z powrotem na drugie miejsce i teraz tak. W 1/8 trafiliśmy na Barcelonę, czyli można powiedzieć El Clasico. No i to jest batalia już o ćwierćfinał. Czy uda nam się ją wygrać? No jeśli tak będziemy rzucać, to na pewno nie. No nie! Chyba to jest dwumecz, więc... No! Co z tego, że prowadzimy punktem, a nie możemy nic trafić? No w końcu coś pykło. Dwa razy z rzędu, okej. Tak ma być, no już 9 punktów było przewagi. No nie. Dobra, trzeba się skupić z powrotem. Jest, trafiamy. Na swoim terenie trzeba jak największą przewagę wypracować, więc tutaj. Ajajaj, niedobrze. Ale to już trzecia kwarta, więc zaraz będzie koniec tego meczu. Jak największą przewagę. Jest, trafiamy. To jest dobry znak. 62-40. No na razie to jest demolka Barcelony, ale nie można tak mówić jeszcze. Zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy. Trafiamy, dobrze. Jak największa przewaga, żeby była. Ajajajaj, teraz nie pykło. Aj, teraz też. No znowu ta pozycja, no nie. 86-65, czyli mamy 21 punktów przewagi przed dwumeczem. Przed drugim spotkaniem. Przecież tutaj się nie gra do iluś tam zwycięstw, już teraz nie pamiętam. Dobra, zobaczymy po tym meczu, jak to idzie. Dobra, trafiamy, to jest najważniejsze. Ajajajaj. 21 punktów przewagi mieliśmy, więc tutaj trzeba. Nie można roztrwonić tej przewagi, chyba że to już się liczymy zwycięstwa, no to wtedy coś innego to jest. Ajajajaj. No nie! Taka pozycja to już jest serio dramat. Jest. Trafiony. Okej. Jest dobrze. Dobrze, trafiamy. Druga kwarta dobiega do końca. Ale ten mecz już jest wyrównany niż w Madrycie. To jest punkt za punkt jak z Olympiakosem w pewnej chwili. Ale Barcelona przejęła inicjatywę, oby weszło dobrze. No nie! Ważny kosz to mógł być. Bardzo ważny nawet. Dobrze, że to weszło, chociaż. Teraz to trzeba trafić. No nie! 5 punktów, ale chyba to jest nie do odrobienia już teraz. No, chyba tak. Ajajajaj. Z tego, żeśmy wygrali 20 u siebie, jak teraz przegrywamy 7. I czy to jest koniec tego dwumeczu, czy nie jest? Nie, to się chyba gra do iluś zwycięstw, więc w następnym odcinku dowiecie się, czy udało się awansować do ćwierćfinału, a ja się z wami żegnam. Zapraszam do następnego odcinka i cześć.